Tworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, z tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z artykułu 17 ust. 1 punkt 18 ustawy o pomocy społecznej. W ośrodku pomocy społecznej w Krzeszowie w roku sprawozdawczym zatrudnionych było ogółem 15 osób. Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z artykułem 110 ust. 11 ustawy, jak wyżej, OPS zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Niemniej jednak niż 3 pracowników. Utworzenie i utrzymanie środka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z artykułu 17 ust. 18 ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowie zatrudnionych było 15 pracowników. Wewnętrzny podział organizacyjny przedstawiał się następująco. Ośrodek Pomocy Społecznej i kierownik 1, główna księgowa 1, referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1, asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia 1, pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe 2, opiekunka świadcząca usługi zwykłe 1, opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne 2, opiekunki zatrudnione na umowy zlecenia świadczące usługi specjalistyczne dla dzieci 5, referent do spraw świadczenia wychowawczego 1. Ponadto w roku 2017 w ramach zatrudnienia pomocniczego w ośrodku jedna osoba zatrudniona była w ramach prac interwencyjnych. Staż odbyła jedna osoba na stanowisku technik administracji. Koszty zatrudnienia tych osób ponosił Powiatowy Urząd Pracy Gminy. Patrzę, co by to skurczy. Szkolenia. Czysta. Jeszcze tak powiem, że rzeczywiście staż stacji. Ja pamiętam, rok wcześniej Kieliszka się zgodziła. Ja na mnie nie wyrubię. Nie, będziemy próbowali coś tam ominąć. Już. Kilka stron. Szkolenia. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej dziedziczą szkolenia i konferencje, a także samodoskonalają i dokształcają się na bieżąco. Mając na uwadze jakość świadczonych usług, w roku 2017 pracownicy OPS brali udział w szkoleniach następujących. Osoba numer 1, Szura Kolec, kierownik OPS, ja podam tylko sumę, bo mam imienią, ale podam, uczestniczyła w 10 szkoleniach. Numer 2, pani Beata, pracownik socjalny, uczestniczyła w 11 szkoleniach. Numer 3, pani Anna, uczestniczyła w 7. Przepraszam, 11, bo tu jeszcze na następnej stronie szkoleniach. Numer 4, pani Monika, główny księgowy, uczestniczyła w 4 szkoleniach. Numer 5, pani Dorota, opiekunka, uczestniczyła w 1 szkoleniu. Numer 6, pani Gabriela, referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, uczestniczyła w 5 szkoleniach. Pani Monika, referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, uczestniczyła w 6 szkoleniach. Pani Halina, opiekunka, uczestniczyła w 1 szkoleniu, pani Maria, asystent rodzinny, uczestniczyła w 10 szkoleniach, pani Ewelina, referent świadczenia wychowawczego, uczestniczyła w 7 szkoleniach, pani Teresa uczestniczyła w 1 szkoleniu. Na szkolenia pracowników OPS w 2017 roku uzyskano dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 8 600 zł. Dane ogólne, budżet OPS ogółem 5 645 615 zł. W tym zadania własne 698 259 zł. W tym zadania zlecone 4 947 356 zł. Największym zadaniem, z którego wynika ogromny wzrost budżetu OPS, jest oczywiście przyznawanie i wypłata świadczeń wychowawczych z tak zwanego 500+. Trzeba utrzymania środka pomocy społecznej zgodnie z artykułem 17 ust. 1 punkt 18 ustawy o pomocy społecznej, utworzenie i utrzymywanie środka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników, stanowi zadanie każdej gminy na charakter obowiązkowy. W 2017 roku w rozdziale 85 219 wydatkowano na ten cel ogółem 245 225 zł i 21 groszy, z czego 56 050 zł to środki otrzymane z budżetu państwa. Poza wydatkami na wynagrodzenia pochodne, to od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne, płace ośrodek
poniósł koszty niezbędne do bieżącego funkcjonowania i wykonywania powierzonych zadań, w tym koszty mediów, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu ośrodka, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty przeprowadzenia okresowych badań lekarskich, zakup niezbędnych materiałów biurowych, należności za konserwację i naprawę sprzętu, należności z tytułu wyjazdów służbowych pracowników, opłaty szkoleń pracowników, zakup środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach ośrodka, wydatkowanie środków na rozwój i funkcjonowanie systemu informatycznego. Ośrodek Pomocy Społecznej poza generowanymi kosztami przekazuje również wszelkie dochody do budżetu państwa i do budżetu gminy Krzeszów. Za 2017 rok przekazano tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze do budżetu gminy 5251 zł i 10 groszy, do budżetu państwa 5684 zł i 51 groszy. Z tytułu nienależnych pobranych świadczeń wychowawczych tylko setki, to do budżetu państwa 24 zł i 74 grosze. Tytułem nienależne pobrane świadczenia rodzinne z odsetkami to jest 1314 zł i 11 groszy do budżetu państwa. Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych do budżetu gminy 5109 zł i 11 groszy. Do budżetu państwa 16 044 zł i 43 grosze. Pomoc społeczna. W 2017 roku gminy zamieszkiwało 4261 osób, 12 z obecna. Myślę, że to ogólną część może. Chcemy zrobić, że na stojąco powinien czekać. Tak, ale ja bym kilka zdań do przodu podszedł. Dobrze, cechą charakterystyczną gminy stanowi fakt, że jest to region typowo rolniczy. Bardzo istotnym problemem jest bezrobocie, które szczególnie dotyka kobiet o niskich kwalifikacjach zawodowych, ludzi niepełnosprawnych i długotrwale wypełnionych pracy. W trudnej sytuacji znajdują się gminy wielodzietne i niepewne. Gmina Krzeszów, podobnie jak inne gminy powiatu niedzielskiego, charakteryzuje się niskim stopniem rozwoju gospodarczego i znacznym bezrobociem. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pomagać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jest ona zatem uzupełnieniem systemu zabezpieczenia społecznego, który powinien być uruchomiony, gdy osoba lub rodzina wykorzystała swoje uprawnienia przysługujące jej na mocy innych ustaw, lecz okazały się bezskuteczne. Celem pomocy społecznej jest zapewnienie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadające godności człowieka, w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku, ubrania. W okresie sprawozdawczym pomocą społeczną objętych zostało 211 rodzin. W rodzinach tych było 627 osób. Wyszczególnienie. Rodziny ogółem korzystające z pomocy, liczba rodzin 211, liczba osób w tych rodzinach 627, następnie rodziny z dziećmi ogółem 89, liczba osób w tych rodzinach 407. Kolejna, rodziny niepełne ogółem, liczba rodzin 11, liczba osób w rodzinach 40. Kolejne, rodziny emerytów i rencistów ogółem 45, liczba osób w rodzinach 101. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2017 roku, wyszczególnienie. Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę. Liczba osób, których decyzją przyznano świadczenie 251, liczba rodzin chyba ogółem to jest 153, liczba osób w rodzinach 457. Następnie świadczenia pieniężne, liczba osób, których decyzją przyznano świadczenie 122, liczba rodzin 119, liczba osób w tych rodzinach 321. Kolejno świadczenia pieniężne, liczba osób, których decyzją przyznano świadczenie to jest 136, w tym liczba rodzin 78, liczba osób w rodzinach 324. Teraz mamy powody, czyli powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2017 roku. Zobaczmy wstęp, może to minął. Może pominiemy wstęp, tylko przyjmiemy od czasu do faktu. Czyli jeszcze raz na główek, czyli powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej 2017 roku.
Ośrodek pomocy społecznej w Rzeszowie w roku 2017 udzielił pomocy rodzinom i osobom z powodu trudnej sytuacji losowej, w tym powód trudnej sytuacji życiowej, ubóstwo, rodzin ogółem 103, liczba osób w tych rodzinach 320, sieroctwo, tu będzie 0, bezdomność będzie 0, potrzeba ochrony macierzyństwa, rodziny ogółem 14, liczba osób w rodzinach 85, bezrobocie, liczba rodzin 63, liczba osób 214 w tych rodzinach, niepełnosprawność, rodziny ogółem 56, liczba osób w tych rodzinach 153, długotrwała lub ciężka choroba, rodziny ogółem 91, liczba osób w rodzinach 226, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, rodziny ogółem 15, liczba osób w rodzinach 66, w tym rodziny niepełne to jest 9, liczba osób w tych rodzinach 36, rodziny wielodzietne 2, liczba osób w tych rodzinach 13. Przemoc w rodzinie. Rodziny ogółem 4, liczba osób w rodzinach 10. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludzi nie zaistniała. Następnie alkoholizm. Rodziny ogółem 11, liczba osób w rodzinach 25. Narkomania, nie było takiej sytuacji. Dobrze, to pozostałe nie było. No co mówisz? Sam jeden. Mamy pomoc społeczną. Najważniejsze zadania własnej gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez szereg pomocy społecznej w Rzeszowie. Najważniejsze rzeczy już słyszeliśmy. To może przejdźmy do... Teraz to jest nagrywane, to nie jest tak, że tak powiem... Ktoś potem uzna, żeby nie zostało czytane. To czytać do końca, ale już teraz, jak już tyle siedzimy, to jeszcze 2 godziny posiedzimy. Tak szybko. O więc, tak jak pan sobie wiedzą, skutowo. Dobra, pomoc społeczna. Najważniejsze zadania własnej gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie to udzielanie świadczeń pieniężnych, takich jak przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, udzielanie świadczeń niepieniężnych, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom do tego pozbawionym. Praca socjalna. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebów tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Pomoc osobom mającym trudności z przystosowaniem się do życia po zwolnieniu zakładu prawnego. Inne zadania to sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia ich pracowników. Zadania zlecone w gminie to m.in. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia w 2017 roku, m.in. w formie realizacji programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wsparcie dochodowe. W 2017 roku ośrodek sfinansował m.in. forma pomocy, zasiłki celowe, specjalne celowe. Liczba udzielonych świadczeń 17, liczba rodzin objętych pomocą 17, kwota pomocy 11 209 zł i 30 groszy. Forma pomocy, zasiłki okresowe. Liczba udzielonych świadczeń 327, liczba rodzin objętych pomocą 55, kwota pomocy 125 108 zł i 16 groszy. Forma zasiłki stałe 143 to jest liczba udzielonych świadczeń, liczba osób, liczba rodzin objętych pomocą 16, kwota pomocy złotych 69 633 zł. Forma pomocy. Program pomoc państwa w zakresie dożywiania. Liczba udzielonych świadczeń 22 tysiące. Tak kwota, ale i kwota też jest wysoka. 295.
liczba osób objętych pomocą 315. Kwota pomocy w złoty 120 681 zł i 99 groszy. W tym posiłki dla dzieci 14 894 świadczeń. Liczba osób objętych tą pomocą 119. Kwota pomocy 48 538 zł i 17 groszy. Posiłki dla osób, które nie funkcjonowały, to jest 0. Forma pomocy pobyt w domu pomocy społecznej. Liczba osób objętych tym świadczeniem to jest 2. Wydatkowana kwota złotych to jest 38 900 zł,38 groszy. Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. W 2017 roku kontynuowano wsparcie w formie programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Z wyżej wymienionego programu w 2017 roku skorzystało ogółem 315 osób. W ramach porozumienia z wojewodą podkarpackim w sprawie udzielenia dotacji gminie na dofinansowanie realizacji programu ogólna kwota wydatkowania wyniosła 120 681 zł i 99 groszy, z czego kwota 24 681 zł i 99 groszy stanowi udział własny gminy, a kwota 96 tysięcy dotacja celowa budżetu państwa. W 2017 roku w ramach tego zadania opłacono żywienie dla 119 uczniów w szkołach na kwotę 41 492 zł. Wydatki na zasiłki celowe na zakup żywności dla 70 rodzin na kwotę 59 640 zł. Żywność w naturze dla 13 rodzin na kwotę 11 880 zł. W 2017 roku programem osłonowym Jem Rosnę, Uczę Się z zakresu dożywiania objęto 26 dzieci, które mogły dzięki temu skorzystać z posiłków bez decyzji administracyjnych, wyłącznie na zgłoszenie dyrektora placówki. Koszt to 7046 zł. Dodatki mieszkaniowe. Zadania gminy w tym zakresie to ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych i przekazywanie ich zarządcy nieruchomości. Zbiorcze zestawienie informacji o dodatkach mieszkaniowych za 2017 rok. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych to jest 886 zł i 28 groszy. Tak jest, dobrze. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 12. Dalej. Usługi opiekuńcze. Bardzo ważną gałęzią działalności OPS są usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w miejscu zamieszkania klienta. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. W ogóle w 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 17 osób. Do 31 grudnia 2017 roku udzielono 7817 godzin usług opiekuńczych, to jest średnio 38 godzin na jedną osobę miesięcznie. Za korzystanie z usług opiekuńczych petenci podnoszą częściową odpłatność, której wysokość uzależniona jest od posiadanego dochodu. Usługi świadczone w ramach zadań zleconych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 124 200 zł dla 11 osób. Liczba świadczeń 5870 oraz w ramach zadań własnych dla 6 osób na kwotę 50 600 zł. Liczba świadczeń 1947. Praca socjalna. Obecnie w naszej gminie pracuje dwóch pracowników socjalnych, co oznacza, że nie osiągnięto standardów zatrudnienia określonych w artykule 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. To jest co najmniej jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców oraz jeden pracownik socjalny nie mniej niż 50 rodzin lub samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W naszej gminie statystycznie na jednego pracownika socjalnego przypada około 75 rodzin. W 2017 roku pracownicy socjalni OPS przeprowadzili 500 rodzinnych wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydano 530 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Ponadto z klientami zawarto dwa kontrakty socjalne. Praca socjalna to tylko jedno z zadań pracownika socjalnego. Poza bieżącymi działaniami z klientami, pracownicy realizują także wywiady na potrzeby świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, wywiady zlecone przez jednostki zewnętrzne pomocy społecznej, to jest alimentacje, odpłatności i tym podobne. W głównej mierze dźwigają oni ciężar pomocy, ciężar organizacji i dokumentowania prac grupowych.
pomocy w rodzinie. Prowadzą działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, takie jak przemoc w rodzinie, seniorzy, choroby psychiczne, zgony oraz niezidentyfikowanych osób, osoby uzależnione, prowadzą stałą, bieżącą współpracę z dyrektorami, sądowymi i policją oraz zajmują się ogólnym monitoringiem środowisk dysfunkcyjnych na terenie gminy. Wspieranie rodzin pieczy zastępczej. W roku 2012 nałożono na samorząd nowe zadania w zakresie wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Pomimo licznych kontrowersji ustawa weszła w życie bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych. Do zadań własnych gminy należy opracowywanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dziećmi oraz placówek wsparcia dziennego, praca z rodziną, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Sporządzanie sprawozdań rzeczowych z zakresu wspierania rodziny, sporządzanie sprawozdań finansowych również z zakresu wspierania rodziny, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej trudności lub zagrożonej kryzysem. Finansowanie pobytu dziecka w placówkach wynosi w pierwszym roku to jest 10% kosztów pobytu, w drugim roku 30% tych kosztów, w trzecim i następnych latach 50%. W roku 2017 ośrodek poniósł wydatek na ten cel w kwocie 12 578 zł dla 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z artykułem 176 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i tak dalej. Do zadań własnych gminy należy m.in. opracowywanie i realizowanie 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Gmina Krzyżów opracowała w 2014 roku gminny program wspierania rodziny w gminie Krzyżów na lata 2014-2016. Głównym celem programu to tworzenie warunków umożliwiających realizowanie wspólnego systemu na rzecz wzmocnienia rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz cele szczegółowe, takie jak wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością, wsparcie rodzin zagrożonych patologią w rodzinie dysfunkcyjnej, rozwiązywanie problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, inne podjęte działania w ramach realizacji wyżej wymienionych celów w 2017 roku to systematyczna współpraca instytucji i organizacji działających na obszarze pomocy społecznej, edukacja rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wczesna interwencja w tych rodzinach, wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspieranie rodzin w wzmacnianiu i pozyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania poprzez pracę socjalną z rodziną, upowszechnianie informacji o skutkach świadczących specjalistyczne poradnictwo. Realizacja programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny i Pieczy Zastępczej za rok 2016. Ośrodek Pomocy Zbrojnej Rzeszowie zgodnie z umową nr S3.69/2017 przez 2017 z dnia 9 października 2017 roku zawarto między Województwem Podkarpackim a Gminą Krzyżów realizował zadania w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017. Asystent rodzinie, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Realizację zadania przyznano środki z dotacji w wysokości 7 180 zł 20 groszy. W ramach realizowanego zadania poniesiono łączny koszt w wysokości 14 365 zł 20 groszy, środki własne 7 185 zł. Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. Głównym celem zadania było podsumowanie zatrudnienia w 2017 roku jednego asystenta rodziny posiadającego kwalifikacje określone w ustawie dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystent rodziny realizował pracę nad rodzinami przyjmującymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie realizacji zadania wsparciem objęto 12 dzieci, w tym 30 rodzinach. Praca asystenta rodziny jest jednym z głównych narzędzi wspierania rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zmianę
stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własnej siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Asystent rodziny ma za zadanie wspomagać rodzinę w osiągnięciu przez nią stabilizacji życiowej, umożliwiającej wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2017 roku asystent rodziny pracował w ramach umowy zlecenia, co umożliwiło dostosowanie aktywności asystenta do indywidualnych potrzeb rodziny. Karta dużej rodziny. Panie sekretarzu, ja mam prośbę, bo prosimy, żeby nie czytać, co jaka osoba ma zadanie, jakie ma funkcje, tylko rzeczywiście sprawozdanie z tego okresu. Takie tyle trafiają, bo ona się rozmywa i nic nie zrozumiałem. Że to się tak wydaje, ale sprawozdanie nie musi składać na sprawozdanie. Jak mówię, no, mamy kamerę, ktoś kiedyś po tym sprawozdaniu został przydany, nie przydany. To pani jeszcze mówi na temat. Proszę te informacje takie jakby treściwe, bo to był okres naprawdę. Proszę, proszę, dobra, przejdziemy do struktury wydatków na świadczenia rodziny w 2017 roku. Świadczenie. Zasiłek rodzinny, liczba świadczeń 4624, kwota wypłaconych świadczeń w złotych to jest 538 456 zł i 37 groszy. Następne świadczenie to jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka. 23 świadczenia, kwota 22 569 złotych i 17 groszy. Kolejne, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Liczba świadczeń 42, kwota wypłaconych świadczeń 18 380 zł i 43 grosze. Kolejny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Liczba świadczeń 50, kwota wypłaconych świadczeń 9 650 zł. Kolejny dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Liczba świadczeń 186, kwota wypłaconych świadczeń 18 892 zł i 2 grosze. Kolejne. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Liczba świadczeń 113. Kwota wypłaconych świadczeń 27 276 zł i 84 grosze. Kolejny. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie. Liczba świadczeń 767. Kwota 71 501 zł i 33 grosze. Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Na pożycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Liczba świadczeń 101. Kwota wypłaconych świadczeń 10 623 zł 43 grosze. Kolejny to jest na pożycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Świadczeń 647. Kwota wypłaconych świadczeń 43 745 zł 19 groszy. Świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny 1143 świadczeń, kwota wydatkowana 174 879 zł. Kolejne świadczenie pielęgnacyjne 163 świadczeń, kwota 227 077 groszy. Kolejne specjalne zasiłek